Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Rimworld. Wracamy sobie do Rimworlda, gdzie. Gdzie mamy zimę wulkaniczną. Tego tutaj nie powinno być. Bo ty masz mniejszą temperaturę niż pozostali. A jeszcze na zewnątrz jest do tego 18 stopni. Dobrze. Powinnaś mieć tutaj. Nie całkiem nieźle powinno ci tu być. Wcinacie to drewno. Te drwa. Na razie sadzicie sadzonki. Proszę mi nie spalać mojej broni. Wyłącz mi to na razie. To już jest wyłączone i tak. A nie, my tutaj mamy te kapibary po prostu. No spoko. Janusz, sadź. Chronić przybył leczenia. Red. Zdrowie. 72%, nieznaczna. O, już leci cię wyleczyć. A, to już. Redfield. Kurwo. Czy Redfield to mój jedyny strażnik? Nie, jeszcze Jude jest strażnikiem, tylko że Jude ma wpis do innych zadań. Głównie górniki budowniczy. Świetnie, mamy dwa łóżka medyczne. Z to łóżko możemy rozebrać. I wkrótce będziemy mogli dokonać eutanazji Gerbera. Niestety. Niestety, niestety, tak? On i tak nic nie robi. No nie możemy z nim nic zrobić, tak? Nie możemy go wywalić z kolonii, nie możemy z nim zrobić nic. Bardzo mały mięs. To jest jeszcze jeden. Ten, ale ja zrobię. Myślę, że tutaj. Zrobimy tutaj katakumby dla naszych ludzi. Dobra, rozkłada się to zostawmy już tu ciało. Aha, bo ty masz ten. Te choroby. O, jeszcze zaćmienie, jak ja się kurwa cieszę. No dobra, mam dużo. Dużo tego. Dużo energii. Więc. No i tyle. Obniżony nastrój. No tak. Jest tyle rzeczy, którymi chcę się tutaj zająć. Tak kompletnie nie mam czasu. Co się stało z naszą bronią? Nie wiem. Zniknęła. Kapibara samooswojenie. Jak się cieszę z tego powodu.
Żebyś się kurwa położył, żeby cię ktoś mógł wyleczyć. Wylecz go kurwa, bo mnie zaraz szlak trafi. Mam niedźwiedzie polarne. Jak miło. Nieś to stąd. Kamienny sarkofag. Babnia. Nie podoba mi się to. Poczekaj. Zanim się tym zajmiemy, chcę mieć pewność, że ten jeden sarkofag zostanie wybudowany. Żeby mi go nie pochowali czasem w zwykłym grobie, tak? To jest członek naszej kolonii. Należy mu się lepszy pochówek. Nie wiem, czy wcześniej jakiegoś członka naszej kolonii. Serio, kurwa? Serio? Ile ci zostało? Serio? Nie pierdolę. Dobra, niech im będzie. Niki. 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 Trade with them. Możemy im sprzedać tego gościa. Szczerze? Mam trochę już dość walki z nią. Kupmy leki. Wszystkie jakie macie. Mamy implant przeciwbólowy. Prosta proteza nogi. Dość skuteczna. Ten implant przeciwbólowy jest bardzo ciekawy. Jednak nie, i tak nie mamy pieniędzy. Proszę bardzo. A tego nie mogę wyłączyć. Nie mogę się doczekać, aż oni to skończą budować. Dziękuję! Bez niczego. Tak, tak po prostu. No dobrze, niech będzie. Obniżony nastrój. No nie dziwię się. Sztuka. Could not resolve any rot. Add description root. Aha, czyli nie mogli zrobić nic, tak? Bo normalnie na tych sarkofagach, jak chowają tutaj tylko naszych kolonistów, jak pochowają tutaj naszego kolonistę, to wtedy pojawia się sztuka i pojawia się tutaj jakiś opis. Więc całkiem fajne moim zdaniem. Zamknę tutaj drzwi. Oczywiście, że będziesz mieć kurwa obniżony nastrój. Właśnie, Jude. Stawmy ci to na pierwsze. Rób w cholerę tego kamienia. Potrzebny nam jest. Przecież
Szalone zwierzę. Dzik. Świetna robota. Infestation. Ojeju. Dobrze, to jest coś, co jest bardzo interesujące i co jest bardzo niebezpieczne. Dlatego wcześniej wzięłam te górskie tereny, ponieważ właśnie one się pojawiają w górach. To są takie robaczki, tak? To jest rój. I to gówno. To gówno jest bardzo niebezpieczne, no właśnie. W tym momencie Janusz! Janusz! Gdzie jesteś? Janusz! Wyjdź stąd. Zakaż. Wiecie co? Po prostu im to zrobi coś takiego. Natomiast tak. Janusz! Zanim po prostu zaczniemy je rozwalać, to może tak. To są owady, że tak powiem. One żyją w skałach i pojawiły się one w tej alfie. Właśnie w alfie 13. Mianowicie jak wkopujemy się w górę, to wtedy one wychodzą i zaczynają nas atakować. Im bardziej się wkopiemy w górę, tym większe prawdopodobieństwo, że nas zaatakuje. To jest ich rój. To jest jakaś galaretka, którą one wytwarzają. To jest dorosłe, to jest taki nastolatek i są jeszcze takie malutkie dzieciaki, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. Mhm. To jest najłatwiejsza metoda na zabicie ich. Po prostu przechodzenie z drzwi do drzwi, tyle. Okej, okay, i zostałem tylko duży. Dobrze? Najlepiej radzę wam, jak macie taką sytuację, stawać w drzwiach. Jak postawicie ich gdzieś w korytarzu i drzwi się za nimi zamkną, to zanim te drzwi się otworzą, to chwilę minie. Tak, to... kurwa... bardziej obok. A tak to będzie po prostu im dużo łatwiej uciec. Jeszcze... świetnie, 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 świetnie. Janusz. Czy ty możesz to zabić? Popić zwierzęcia? No niby możesz, tak? Wiesz co? Uspokój się, a gdzie jest Niki? Tu jesteś, Niki. Walcz wręcz. Rozwal to, szybciej będzie. No, ta galaretka będzie bardzo fajna. Bo tą galaretkę możemy jeść. Ona jest jako żywność. Tak? Łatwopalność. Punkty głodu odnawia, więc tak. Jelly stored and used as food by oversized insect. It is smooth, rich and immensive, satisfying. Because of its unique biological preparation, it can nourish almost any creature and never rots. No, zajebiście.
Czyli odżywia każde stworzenie i nigdy nie ginie. Super. Obróbka maszynowa? Nie. To. Bo to po prostu rozniosę cholerę, a postawimy tutaj ten. Nie tutaj, tylko tutaj postawimy to lepsze. Mental State Days. Okej, okay. To mi pasuje. To mi bardzo pasuje. Także mam katar, mi średnio pasuje, ale. Trzeba cię pilnować, że ci nóż oddać. Janusz ma bardzo niski nastrój. Wypuj nóż i lecimy. Dobrze. Okej, w takim razie. Czy tylko Redfield. Wiesz co, Redfield? Ja bym bardzo chciała, żebyś ty posprzątał. Janusz? Janusz. Janusz, Janusz, Janusz. Uważaj, żeby cię kobra nie upierdoliła kostkę. Janusz. Nad czym ty się tak zastanawiasz, Janusz? On ci kurwa zniosło? No, weź, że się już uspokój, tak? Załóż tą koszulę i teraz rób, co ci się żywnie podoba. Dalej jest zima wulkaniczna. Jeżeli mi to jakoś przeszkadzało, ale. Okej, okay, dobra, już zaczął sprzątać. Świetnie, nareszcie. W końcu. Jak tylko będzie posprzątane, się zajmiemy budowaniem naszej bazy. Problem z tym, że jest właśnie ten obszar zaznaczony, jest taki, że on tutaj kurwa sprząta. Znaczy, to jest podłoga, więc. Z automatu on będzie na tym sprzątał. To mam mierzone na silniki. Znowu. Jak długo macie to, że. Było zimno w czasie snu? No kurde, ja ci nic nie zrobię z tym, tak? No dobrze, tu już jest wszystko posprzątane. Możemy się zająć budowaniem. Pierwsze struktury. W ten sposób.
usuń mi to. Ale mi się... Atak. Okej, z tej strony to wam średnio wyjdzie, tak? No dobrze, róbcie jak uważacie. Koktajle Molotowa, co? Oho, no dobrze. Czy wy już atakujecie od razu? Na to wygląda. Czekacie? Musimy to zgasić. Charakter. Pęgwini. Okej, cię można wziąć. A ty? Nie wiem. Dobra, obu was można wziąć, więc spoko. Na pewno nie omieszkam. Ty sobie siedź spokojnie. Weź do niewoli. Weź do niewoli. Wiecie co, chyba mu wypierdolę po prostu. W cholerę ten. W chuj z tego, że ty jesteś zimnolubny. Jak mechanizm na ciebie nie działa, tak? Aha. Ciebie będzie trudno zrekrutować, ale ty powinieneś się szybko załapać. Więc chociaż tyle. Jest tutaj. Jebać całą tą imprezę. Dlaczego nie możesz chodzić? Postrzał. 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 Duster Blazer. Niki. A, to tylko siniak. Nawet nie wygłupiaj, co? A, bo ty krwawisz, tak? No. Jude! Naprawiaj te drzwi. Okej.
Śmiertelna choroba. O, kapsuły transportowe. O, ziemniaki. Nie powiem, że mi były jakoś specjalnie potrzebne, ale się na pewno przydadzą. Tak czy inaczej, wiecie co? W tym miejscu to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie podziękuję za uwagę. Polecimy sobie dalej w następnych odcinkach. Po co mi to tutaj? Natomiast w tym sobie już skończymy, bo nie widzę sensu, żeby dalej w to brnąć. A mamy jeszcze dużo do zrobienia, więc w tym miejscu wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie!